Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No szczególnie dla normalnych na Florydzie. No i szczególnie dla ministra zdrowia stanu Floryda, który powiedział, że nie ma szczepienia dzieci poniżej 11-12 roku życia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Departament Zdrowia na Florydzie, właśnie główny lekarz, główny człowiek odpowiedzialny za sytuację zdrowotną na Florydzie, Józef Ladapo, w marcu powiedział, że jest koniec, że to nie ma sensu w ogóle. No i teraz zaczyna się wściek całego tego lewactwa, co wszystkich tych skompromitowanych w sumie, można powiedzieć, lekarzy, no bo Amerykańska Akademia Pediatrów, czyli lekarzy dziecięcych, powiedziała, że te rekomendacje są nieodpowiedzialne. Stowarzyszenie Chorób Zakaźnych również oskarżyło doktora Ladapo o to, że stawia politykę przed medycyną, przed nauką i tak dalej, i tak dalej. No i przed zdrowiem dzieci. Biały Dom też się wypowiadał, szczególnie sekretarka z prasy, można powiedzieć, no sekretarka po polsku to dziwnie brzmi, no ale właśnie Jen Psaki powiedziała, że to jest bardzo nie jest to dobre, że politycy rozciągają jakieś konspiracje dotyczące szczepienia dzieci, że to są te jak to się po polsku nazywa, teorie spiskowe, tak, że to są te teorie spiskowe. No ale ten doktor Ladapo nic z czegoś takiego nie robi. Doktor Ladapo po prostu patrzy na statystykę. Doktor Ladapo patrzy na matematykę, na medycynę i tak dalej, i tak dalej. Od 2 lat, a w zasadzie od setek lat, to wiadomo, że dzieciaki w szkole to mają albo mają zasmarkane nosy, albo miały zasmarkane nosy, albo będą miały zasmarkane nosy. Czyli co to znaczy? No to znaczy, że mają zawsze te przeziębienia, grypy, mają to 8-10 razy w ciągu roku. No i te ciało ich nieustannie jest w stanie zapalenia. No i takie nieustanne zapalenie, no to te ciało nieustannie walczy i produkuje te antyciała antywirusowe, grypowe ciała, i dlatego dzieciaki są bardzo odporne, kiedy nadszedł wirus COVID-u, no bo COVID, no to w zasadzie to jest grypa na resorach, no mówili, że to grypa jest tam 10 razy gorsza niż grypa, no ale statystyka pokazuje, że nie, że to po prostu to jest jedna z tych grypowych wirusów. No i dzieciaki się uodparniają, dorośli nie za bardzo się uodparniają, no bo tak średnio to chorują raz, 2 razy do roku, dlatego że myją ręce, nie kichają, kichają w rękach i tak dalej, i tak dalej. Także że nie są w stanie złapać tej odporności naturalnej. W Ameryce na 330 milionów ludzi, no to jednak około 40 milionów choruje na grypę, no i około 40, od 40 do 80 tysięcy ludzi umiera rocznie na grypę. No teraz już trudno powiedzieć, czy tylko dlatego, że grypa ich załatwiła, czy po prostu grypa ich załatwiała, bo mieli jakieś inne choroby. No z tymi dziećmi to jest w ten sposób, że to jest tak minimalna ilość dzieci, która w zasadzie umiera. No bo o to chodzi czy o to umieranie, tak? Bo jeżeli się zarażą, no to dla dzieci poniżej 18 roku życia, no to jest 0,0023%, czyli to jest około 23%.
23 dzieci na milion do 0,0085%, czyli 85 dzieci na milion. No to to, czyli jeżeli 23 tysiące na milion, dzieciaków jest 50 milionów, no to jest powiedzmy 1000, tak? No to też jest straszna liczba. No ale trzeba pamiętać też, że w Ameryce ogólnie rzecz biorąc umiera 3 miliony ludzi rocznie. 10 tysięcy ludzi umiera dzień w dzień. No taka jest statystyka. To jest około 1-2% społeczeństwa, każdego społeczeństwa. To tak średnio mniej więcej umiera. No i czy to są dodatkowe śmierci? No to tak jak ze starszymi, no to jest tak zwany gwóźdź do trumny, ale dzieciaki są odporne. Mówią, że w sumie pomiędzy tam listopadem no półtora czy dwa lata, no to tam było 66 zgonów. Także tyle samo w sumie, co umarło z poprzez samobójstwa. No te samobójstwa w tym młodym wieku, no to są bardzo małe i bardzo nieznane. No ale to w tym wieku również w wypadkach samochodowych zginęło ponad około 1000 ludzi, dzieci, no i około 207 przez morderstwo. Także no ta statystyka jest makabryczna. No można powiedzieć, że te wypadki i te morderstwa nie mają nic wspólnego z leczeniem, no ale to chodzi o tą młodzież. Polio, czyli ten choroba Heine-Medina, tak jak w Polsce mówią, no to w zasadzie wykrzywia, paraliżuje 1 na 200 zainfekowanych dzieci. Także to jest dosyć spora ilość, no ale tak dużo dzieci też nie choruje. No i dlatego te polio, szczepionka na Heine-Medina istnieje. No w Ameryce już nieznane jest polio, nie pokazywało się. W Indiach wyeliminowali dopiero chyba z 2015-2017 roku, no ale tam też trzeba pamiętać, że jednak polio ma te skutki uboczne. W Ameryce sporo ludzi no w wieku tam 30, 40, 50, 60 lat widać, że są powykręcani. No i bardzo często to są jako skutki uboczne szczepionek, także że to jest coś takiego jak 1 na 10 tysięcy, 1 na 100 tysięcy. No tak jak ze wszystkim, bierze się lekarstwo i czyta. I tam ta statystyka istnieje, ta statystyka na temat COVID-u kompletnie w Ameryce debile nic nie pozwalali pokazywać, to wszystkie dane są z Izraela, to jest w ogóle idiotyzm. Także na polio jest śmiertelne 1 na 200. Odra, czyli measles, no to jest mniej więcej 1 na 1000 do 3 na 1000 dzieci umiera. No i to dlatego jest rekomendowane. Przy takich wypadkach, jak ktoś zachoruje na polio 1 na 200, żeby umarło czy 3 na 1000 wypadku odry, no to też jest dosyć sporo. Ale to, że dzieciaki idą do szpitala, no to w zasadzie spada prawdopodobieństwo dzieci od 15 do 11 roku życia, no i jest dużo niższe. Dzieciaki trafiały do szpitala. No i to jest ciekawe, że w czasie tego omikronu, no to ilość dzieci
lądujących w szpitalu była większa, no ale to mimo wszystko to było 80% mniej niż młodzież poniżej 18 roku życia, czyli te koło 10-11 lat, no to są najbardziej odporni. No i w sumie to też nie wiadomo, bo wszystkie dzieciaki były testowane. Nie było żadnego rozpoznania, nikt nie wiedział, że dzieciaki są chore, a poszły ze złamaną nogą i wpadały w statystykę właśnie w tą covidową. Makabra jest też taka, że Ameryka wydała $4 miliardy na zapomogi pogrzebowe, no bo jeżeli było stwierdzone, że ktoś umarł od COVID-u, no to państwo nie daje, bo nie ma, ale podatnicy dawali $9000 tym, którzy powiedzmy deklarowali, że czy zgłaszali, że śmierć nastąpiła z powodu COVID-u. No tak, także widać na to, że tam też ktoś też bardzo chętnie podpisywał w szpitalu, bo w szpital też dostawał dodatkowe pieniądze, jeżeli miał ludzi covidowych. Także biurokracja, korupcja, no i całe to zdegenerowanie szybko następuje poprzez pieniądze. No ale to taka właśnie ciekawostka. Co może pompować statystykę? No $9000, jeżeli się potraktuje jakąś inną śmierć jako COVID. Ten Federal Food and Drug Administration, czyli Ministerstwo Lekarstw i Jedzenia, no to dało tak autoryzację na to, żeby Pfizer mógł szczepić dzieci od 5 do 11 roku życia. No ale to wszystko było robione na podstawie dzieci. 1500 dzieci było zaszczepionych, czyli 750 miało solankę, 750 miało szczepionkę, no i oni właśnie doszli do wniosku, że jest wydajność 90%. No, oryginalnie dla dorosłych, no bo dzieci tam 2 lata temu nie można było badań robić, no i przypuszczalnie te badania tych dzieci 5 do 11 lat, przypuszczalnie myślę, że nie były zrobione nawet w Ameryce, tylko gdzieś w Brazylii albo w jakiejś innej Rosji. W każdym razie Pfizer mówi, że miał efektywność 95%. A jak to było? No, Pfizer miał 40 tysięcy ochotników, 20 tysięcy dostało solankę, 20 tysięcy dostało szczepionkę. No i oni poszli w miasto, no i wrócili. Z tych 20 tysięcy zaszczepionych pozytywnie się pokazało 5. Z tych niezaszczepionych albo tych, co dostali solankę, czyli te placebo, było 100. No to podzielili 100 przez 5, to wychodzi 20. No to 20, no to znaczy 1/20, czyli 95% jest mniej zachorowanych, no ale jedna osoba na 200 zachorowała, no to przecież jest nic, tak? Najważniejsze to jest to, ile osób na milion umrze po zachorowaniu, tak? Także nawet jeżeli zachoruje 1 na 200 czy 1 na 4000, no to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. I te dane były znane. Te dane były znane 2 lata temu, a pomimo wszystko Pfizer. No Pfizer teraz, szef Pfizera powiedział, Albert Bourla, on powiedział, że 4. i 5. szczepionka jest bardzo potrzebna. No, facet, który tam dostał $kilkaset milionów premii jako szef Pfizera, no i on wychodzi w telewizji, na mówi Face the Nation, także patrzeć się na naród, no i on mówi, że potrzeba następna. No przecież wiadomo, że to chodzi o pieniądze. No to zawsze chodzi o pieniądze. W Nowym Jorku też były badania, no i tam właśnie pokazywali, że dzieciaki 5 do 11 lat, no to wszystko to
na początku było, później to wszystko spadało, ale ryzyko jest tak minimalne, że to w ogóle powinno być odrzucone. No w międzyczasie również okazało się, że efektywność szczepionek była negatywna. To, co to znaczy? To znaczy, że dzieciaki, które były szczepione, zachorowywały bardziej niż te, które nie były szczepione i że łapały łatwiej tego COVID-a. No i jak to może być? No to może być bardzo w prosty sposób, że te dzieciaki nie zaszczepione to po prostu już złapały tego COVID-a, tam nie widać było, że mają, no i po prostu uodporniły się same, tak jak w Szwecji zachęcali. No i ta naturalna odporność była najlepsza. Tak? Także to wszystko nie wiadomo, czy jest ta statystyka, czy jej nie ma, ale nie jest dostępna dla ludzi. No ludzie mówią, że mają jakieś skutki uboczne, mają takie zamglone umysły, że mają zmęczenie. No i właśnie to jest to, co dla dzieci. No, dzieciaki te młode, które były zaszczepione, no to nie ma długoterminowych jakichś skutków, no bo jeszcze nie ma długoterminu. No ale te dzieciaki, które były szczepione, no to tam patrzyli, no to 40% tych dzieciaków od 5 do 11 roku życia, no to miały jakieś takie, były sfatygowane, czyli zmęczone, miały ból głowy, miały temperaturę. Jeden dzieciak na 100 trafiał do szpitala po szczepionkach, także to dosyć sporo. No, zgonów raczej nie było, raczej nie podają. No i cały ten ból głowy tego wszystkiego, cała ta sprawa, która w sumie nie jest aż tak skomplikowana. No mówią, że to wszystko jest skomplikowane, ale to nie jest aż tak strasznie skomplikowane. Gorsza sprawa jest to, że teraz ogólnie rzecz biorąc ludzie nie lubią tych szczepionek, a teraz jeszcze po tym fiasko z tymi szczepionkami to jeszcze bardziej będą się bali szczepionek, no bo odra Heinemedina i te inne rzeczy, różyczka, no to jeszcze można sobie wytłumaczyć. No ale to, co z COVID-em zostało zrobione, szczególnie dla tych dzieci, no to jest nieprawdopodobne. No szef Pfizera właśnie mówił, naśmiewał się z Florydy, no ale to nie jest tylko Floryda, bo Niemcy, Norwegia, Szwecja nie rekomendują szczepienia dzieci poniżej 12 roku życia. W Danii Stowarzyszenie Lekarzy Dziecięcych również proponowało, żeby tego nie szczędzić. Także no, zrozumienie tego wszystkiego było po dwóch stronach. No niestety ten bazar myśli, ten wolny rynek idei w Ameryce został zabity tylko dlatego, żeby Trump przegrał, żeby Biden wygrał, i to się wszystko do tego sprowadziło. Po prostu lewactwo wprowadziło jedno wielkie zastraszenie i panikę i no cenzurowało. Teraz wszystko to wychodzi, teraz wszystko widać, to co się działo, no i dlaczego się działo. No, będą tego konsekwencje. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No jeżeli mieszkacie w Ameryce, no to powinny być konsekwencje. Głosujcie na normalnych, głosujcie na tych, którzy nie ogłupili całego społeczeństwa, nie złapali za mordę. No to określenie jest dosyć takie nieładne, za mordyzm. No ale to jest tak, jak
część, ta elita polityczna traktuje ludzi jak bydło, po prostu łapie za mordę zwierzaka i go trzyma. No większość z tych dzisiejszych zamordystów, no to są ironią losu, to są wegetarianami, a jak nie są wegetarianami, no to próbowali przez parę miesięcy być wegetarianami. 90% rezygnuje z wegetarianizmu przed 9 miesiącami, dlatego że im zaczyna brakować żelaza. Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce, no mam nadzieję, że już wiecie, na kogo nie głosować. Zamordyzm niestety się nie opłaca i upadnie w listopadzie. Zdrowia dla normalnych.